Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na twoje życie. Mocna rozmowa. Przed mikrofonem Aneta Pieńkowska. Witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Anna Kwiecień, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa. Pani poseł i kandydatka na europosła w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pani poseł... Czwórka na liście. Czwórka na liście Prawa i Sprawiedliwości na Mazowszu. Pytanie, czym chce się pani zająć w Parlamencie Europejskim? Jakie ważne sprawy widzi pani, którą działką chciała, w której działce chciałaby pani pracować? Pani redaktor, prawdę mówiąc nie planowałam tego startu, ale skoro jest taka potrzeba, to absolutnie chciałabym powalczyć i dostać się do tego parlamentu. Myślę, że drużyna, jaka jest teraz na tej liście, jest bardzo mocna. No i widać ewidentnie, że właśnie są takie obszary, w których każdy z nas się specjalizuje. Ja myślę, że tutaj ten obszar, z którego ja jestem znana, to jest ochrona zdrowia po prostu. Zdrowie w takim szerokim tego słowa znaczeniu. To jest kwestia oczywiście, to jest kwestia służby zdrowia, jaka funkcjonuje w Europie, bo są pewne wystandaryzowane kwestie, które warto tutaj jakby ujednolicać, dostępność do pewnych wysokich procedur medycznych. Myślę, że choroby cywilizacyjne, które trapią całe społeczeństwo europejskie. Ale czyli... też te standardy europejskie wymusiły w wielu przypadkach szpitali modernizację, która chyba wydaje się wychodzi na plus, bo chociażby to, co stało się w szpitalu w Pionkach czy w Iłży, tam duża poprawa komfortu pacjentów, tak, i personelu. Ależ absolutnie tak. I z tym trzeba zgodzić się, że pewne działania są konieczne i potrzebne. To właśnie ta standaryzacja chociażby dostępu do na podobnym poziomie przynajmniej, bo to się nigdy nie osiągnie tego samego poziomu, ale przynajmniej na zbliżonym poziomie świadczeń zdrowotnych. No i dostępność na przykład do pewnych terapii medycznych, prawda, żeby pacjent chorujący na stwardnienie rozsiane w Polsce miał podobny dostęp do terapii lekowych, jak pacjent, nie wiem, w Hiszpanii czy w Niemczech, do różnego rodzaju terapii związanych z leczeniem chorób onkologicznych. Więc myślę, że to jest coś, o co ja bym chciała walczyć, ale też pani redaktor, to jest szczegółowy plan. Mhm. Natomiast w bardziej ogólnym takim spojrzeniu na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, to oczywiście chciałabym przede wszystkim umocnić taką postawę, która prowadzi na zachowanie państw jednorodnych, państw narodowych, żeby nie doszło do centralizacji, która uważam będzie dramatycznie szkodliwa dla takich państw jak my. To tak naprawdę staniemy się tutaj państwem skolonizowanym przez politykę niemiecko-francuską, dlatego że te dwa państwa już dzisiaj narzucają swoje spojrzenie na politykę europejską, a bardzo często jest to są błędne decyzje. No, wystarczy spojrzeć na kwestie związane z imigracją, próbą narzucenia nam na przykład euro, z czym się nie zgadzam, ale polityka imigracyjna jest chyba najlepszym tego przykładem. To, co zrobiła Angela Merkel i niestety, co jest kontynuowane dzisiaj, to też zagraża zdrowiu. To też zagraża zdrowiu i nie będę tutaj wchodziła w szczegóły, ale pani redaktor, pani rozumie, że napływ z Afryki tak ogromnej liczby ludności, to też jest napływ różnego rodzaju zagrożeń, które bezpośrednio godzą w zdrowie społeczeństwa europejskiego. Pani poseł, jeśli chodzi o kampanię wyborczą, na co pani postawi w wyborach parlamentarnych do polskiego parlamentu? To były te spotkania z mieszkańcami, czy teraz będzie podobnie? Gdzie będzie można spotkać się z Anną Kwiecień? Pani redaktor, zamierzam, jak zawsze, dzisiaj odbieram trochę materiałów wyborczych, mówię tu konkretnie o ulotkach,
I tradycyjnie ruszę na spotkania do różnych miejscowości, na targowiska. Tam będę chciała kontaktować się z naszymi wyborcami, powiedzieć, kandyduję. Nie będę bardzo dużo produkować, że tak powiem, banerów, billboardów. Ja mam dużo skromniejszą zawsze kampanię niż moi koledzy, ale myślę, że skutecznie potrafię przede wszystkim spotykać się, rozmawiać trochę w sieci. Tej kampanii się na pewno pojawi na portalach społecznościowych, ale przede wszystkim kontakt bezpośredni. Nawet planuję, myślę, że pojechać trochę na północ, zobaczyć, jak to tam jest. To są też okazje regionach do rozmów z mieszkańcami. Mieszkańcy Radomia są zaniepokojeni sytuacją miejskiego szpitala. Na ostatniej, czy na przedostatniej, na tej ostatniej kadencyjnej sesji kolejne pieniądze dla lecznicy. Szpital się zadłuża, żeby móc funkcjonować, bo sytuacja jest bardzo trudna. To się nie zmienia od lat. W ostatnich latach tak jest, że zaciągane są kolejne pożyczki, żeby spłacać te bieżące. Brakowało, była sytuacja, że brakowało na leki, medykamenty, a szpital chciał wręcz zadłużyć się w banku komercyjnym. Pytanie, czy można szpitalowi pomóc, jak pani ocenia to, co się dzieje? No i czy to jest droga do poprawy sytuacji miejskiej lecznicy? Zaciąganie kolejnych zobowiązań, żeby pokryć te poprzednie. Pani redaktor, ja dzisiaj jest rząd 13 grudnia, to jest ten sam rząd, który, że tak powiem, ma swojego przedstawiciela w osobie prezydenta, mimo że on nie szedł z Koalicji Obywatelskiej, ale nie oszukujmy się, jest politykiem Koalicji Obywatelskiej i myślę, że to jest wielkie zadanie przed panem prezydentem, żeby pozyskać środki finansowe, nie wiem, bezpośrednio z budżetu państwa. Zawsze takie rady dawano nam, wtedy kiedy my rządziliśmy, no to i mówiono, że jak my dojdziemy do władzy, to tutaj wszystkie te problemy znikną jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej. No to ja liczę, że tą różdżkę przekaże pani minister zdrowia, która mówiła, że właśnie tak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej w Polsce znikną wszystkie problemy. Jakoś, nie wiem, zakopała, ale później się wycofała się później, no, że to metafora była. Metafora. No właśnie to tak, te 100 obietnic to też metafora, to jakaś przenośnia. Ciągle było opowiadanie pewnych bajek, a dzisiaj no, ci politycy zmagają się z realem. Ja współczuję panu prezydentowi trochę, bo właśnie będą niektórzy mu wypominać, nie jemu bezpośrednio, bo to nie on mówił, no ale mówiła minister zdrowia. Natomiast trzeba się nad tym naprawdę zastanowić, co z tym fantem zrobić. I myślę, że tutaj dyskusja po prostu w Sejmie, w Komisji Zdrowia, niestety dyskutujemy póki co na inne tematy. Nie będę, państwo domyślacie się na jakie. Dzisiaj to są ważniejsze tematy dla obecnie rządzących. Była to tabletka dzień po, teraz dyskusja będzie o aborcji, prawda? Komisja się na tym będzie też skupiać. Natomiast no, prawda jest taka, że właśnie takie realne problemy pojawiają się i trzeba im przeciwdziałać, bo szpital jest wszystkim potrzebny. Ochrona zdrowia, ja wiem, że to jest, przepraszam, użyję takiego kolokwializmu, wór bez dna, no ale niestety prawda jest taka, że my musimy naprawdę zastanowić się i szybciej dochodzić do tych procentów PKB, które przeznaczyliśmy na ochronę zdrowia, które my wyznaczyliśmy, bo my taką ścieżkę dochodzenia do tych 7% wyznaczyliśmy. Uważam, że trzeba szybciej to robić, no dlatego, że takie szpitale jak Radomski Szpital mają takie, a nie inne problemy. Nie wyobrażam sobie, żeby taka lecznica zniknęła z mapy naszego Radomia. Byłaby to katastrofa, więc tutaj środki na szpital muszą się znaleźć. I tym komentarzem kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Kwiecień, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była dziś gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa.